Na tę partię przeciwnik Dudy spóźnił się 90 sekund, co na partii tempem 3 plus 1 jest oczywiście ogromnym spóźnieniem. I zobaczcie, co się wydarzyło. Poszło tutaj dosyć ciekawe otwarcie. Tutaj oczywiście Gambit Halloween bywa stosowany na niższym poziomie, ale oczywiście tutaj poważni szachiści grają, więc klasyka. Wrzucone zostało D4. No i taka partia szkocka z tego wyszła, po czym Duda zdecydował się na posunięcie D6. Posunięcie D6 jest takim mało agresywnym podejściem, ponieważ oczywiście ten goniec zostaje zblokowany. Tutaj klasyką jest goniec B4 na związanie, żeby nałożyć presję na piona z E4. Goniec C5 też bywa stosowane, no to wszystko na pewno znacie, ale D6, co ciekawe, ma najgorsze statystyki z perspektywy czarnego, więc ciekaw jestem, czy to Duda jakiś test tego wariantu przeprowadzał, czy co. No ale dosyć dziwny wybór. I tutaj przeciwnik zbił na C6, co z jednej strony powinno się już czarnemu podobać, no bo ten pion na C6 wcale nie jest taki słaby, jakby się mogło wydawać. To znaczy, no, grozi jakieś E5 i tutaj presja na tego piona C6 będzie widoczna. To jest jasne, ale zawsze czarny ma możliwość, żeby zagrać C5. I właśnie z tej możliwości Duda korzysta, więc to, że piony są zdublowane, w tym przypadku nie jest żadnym problemem, no bo tutaj elegancko piony wzajemnie się wspierają, więc wszystko jest zabezpieczone. I teraz skoczek białego się tutaj zaktywizował, na co Duda odpowiedział ruchem H6 i tutaj została zrobiona roszada, co sprawia, że czarny może po prostu zagrać G6, tego skoczka przeganiać. W tym momencie goniec F4 też jest stosowane. Tutaj wiecie, jeszcze tak biały nie daje informacji, czy może przypadkiem w długą stronę nie pójdzie z królem. No i teraz po ruchu G6 sztuczka jest taka, że ten skoczek wcale nie ucieka. Można tutaj przywalić E5. No i teraz są grubsze dymy i król czarnego ma tutaj duchoty, ponieważ biały zawsze szybko ucieknie. A jednak czarny będzie musiał wyprowadzić wcześniej gońca, żeby ten król faktycznie się ewakuował. No dobra, więc w partii mamy tutaj roszadkę. Czarny odpowiedział ruchem G6, skoczek ewakuacja. No i tutaj wydaje się, że pozycja Dudy, no, wyszła bardzo, bardzo zdrowa. Zauważcie. Król elegancko zabezpieczony, goniec na G7 bardzo aktywnie ustawiony. Tutaj ten goniec fajnie sobie działa po długiej przekątnej we współpracy z wieżą. Jest para gońców, więc jak centrum się jeszcze bardziej otworzy, no to już w ogóle czarny będzie miał idealną sytuację. Więc to wszystko wygląda naprawdę interesująco. Biały jakoś tak stracił tą swoją inicjatywę, która mogła się pojawić po goniec F4 zamiast roszady. No ale dobra, gramy dalej. Wieża E8. No i tutaj zaczynają się schodki, bo czarny zrobił wszystko, co miał zrobić, czyli rozwinął figury, zabezpieczył króla. No i tak nie bardzo widać, co tutaj dalej grać figurami. Nie ma takiego oczywistego planu gry. Natomiast biały widać, że gdzieś tutaj się ustawia do posunięcia F4. Być może taka jest koncepcja, no bo nie bez powodu wieża z A poszła na E1. No tak dla beki, no to biały by tej wieży nie zamykał. Chodzi oczywiście o to, żeby kiedyś piona z linii F odpalić. No i teraz pytanie, jak tutaj Polak mógłby ten plan kontrować? Wydaje mi się, że te figury czarnego troszeczkę tutaj nie współpracują, ponieważ ten skoczek jest ten skoczek blokuje gońca, no i w sumie ten skoczek też jest taki mało robotny, więc może można by sobie tutaj pozwolić na ruch goniec C8.
żeby później skoczek D7, skoczek E5 i na przykład jakieś C4, żeby coś tutaj na skrzydle hetmańskim podziałać. No i teraz w partii nastąpiło skoczek H7. No trochę niemrawy ten ruch skoczkiem, ten przerzut skoczka. W partii biały się aktywizuje, no i skoczek wlazł na G5. Domyślam się, że Duda coś już tam knuł na punkcie H3, żeby tam jakąś ofiarę przeprowadzić, tak w typowym stylu. Natomiast biały no, mógł po prostu odejść. Ale biały zbił. No to teraz fajnie, bo para gońców... Pozycja dosyć mocno otwarta, minuta więcej na zegarze cały czas, więc to wszystko naprawdę wygląda świetnie. No ale szachy to oczywiście ekstremalnie złożona gra i do samego końca czujność trzeba zachowywać. Niemniej, pan Santo Blue no w tym momencie troszeczkę odleciał, ponieważ zdecydował się na ruch skoczek A4. I skoczek A4 jest przynajmniej dla mnie niemałą zagadką, bo mam problem, żeby w ogóle ustalić, co tutaj poeta ma na myśli. No bo z jednej strony widzimy, że bicie na A4 rujnuje całkowicie strukturę pionową białego. A co tutaj biały chce osiągnąć? No bo powiedzmy, że czarny jest głupi i nawet nie zbije na A4. To co ten skoczek chce zrobić? No przecież tutaj nie przejdzie. No chyba, że tutaj chodziło o jakieś zagranie C3 albo C4. No ale ustawienie tego skoczka na A4, no nie tędy droga ewidentnie. Także mega podejrzana koncepcja. No i Duda oczywiście tutaj sięgnął na A4 i zagrał C6, żeby tego skoczka zgonić na gorszą pozycję. No i teraz wieża się aktywizuje, wszystko wygląda tutaj świetnie. Natomiast wkradł się tutaj problem Dudy, który ostatnio dosyć często się pojawia w jego partiach, czyli Polak się tak trochę zaciął. Zauważcie, że tutaj już zaledwie 30 sekund przewagi na zegarze czarnego, gdzie posunięcie goniec bije A4, no nie było jakimś ruchem, gdzie tam nie wiadomo jakie warianty trzeba policzyć. To raczej takie intuicyjne ubicie tego skoczka, które powinno zostać zagrane w tam 2-3 sekundy, jeżeli gramy partię blice. No jeżeli gramy te 6-7-godzinne partie tempem klasycznym, no to wtedy wiadomo, to jest inna sytuacja, ale no tutaj trzeba zaufać intuicji. Także Duda no nieroztropnie tym zegarem zaczął dysponować. Niemniej pozycja jest świetna. Wisi na E4, wisi na A4, wygląda to naprawdę dobrze. No i biały próbuje poddymiać. Bardzo dobre podejście z jego strony, zawsze trzeba kręcić kołowrotek oponentem, bo jeżeli w takiej sytuacji biały będzie grał spokojnie, no to zostanie na spokojnie rozwalony, a tak przynajmniej są szanse. Duda pionka C6 nie oddaje, a biały skoczek G4, więc widać, że biały całkowicie olewa to, co się dzieje na skrzydle hetmańskim i w pełni skupia się tutaj na skrzydle królewskim. W partii nastąpiło bicie na A4. Komputerek nie jest wielkim fanem tego zagrania, no ale z ludzkiego punktu widzenia no ciężko się do tego przyczepić, tak? Są słabości, no to trzeba te słabości pokasować. Skrzydło królewskie wydaje się być odpowiednio zabezpieczone, więc w sumie dlaczego by nie? W partii G3, no i tutaj Duda, mam wrażenie, że powinien po prostu pójść za ciosem. Skasować kolejnego pionka, może nawet skasować tego z C2, a może w sumie olać i zasuwać tym pionem z linii A. No bo wiecie, w takiej sytuacji, kiedy są dwa piony przewagi, to już ten trzeci pion niewiele zmienia. Dwupunktowa przewaga materialna zazwyczaj w zupełności wystarcza do wygrania partii, więc nawet można by się tutaj, nie wiem, w razie potrzeby wycofać tą wieżą do defensywy. No a Duda zagrał hetman D7. I hetman D7 jest dla mnie
dosyć dziwną koncepcją. Być może chodziło o to, żeby po tego typu akcji na H3 skubnąć, no oczywiście nie podwalając wieży, więc przykładowo coś takiego. No ale nie wiem, jakoś nie chce mi się wierzyć, bo po pierwsze ten pion z H3 nic nie zmienia, a po drugie w sumie delikatnie zmienia na gorsze. No bo tutaj po linii H może kiedyś biały będzie atakował, więc nie mam zielonego pojęcia, do czego ten hetman na D7 mógłby się przydać. No i przeciwnik odpowiedział ruchem hetman E3. To jest akurat dosyć prymitywne, wiadomo o co chodzi, jest presja na G5. Na co Duda odpowiedział wieża C4. No i po prostu tego pionka oddał, po czym zbił na C2. No i to już jest dosyć dziwne. No bo jeżeli Duda chce skasować pionka z C2, to czemu po drodze nie skasować pionka z A2? Nie? Tak nawiasem mówiąc, chociaż tak czy siak byłaby to zła koncepcja. Dlaczego? No bo wchodzi skoczek F6. I tutaj zaczynają się duchoty na królu. Więc no hetman E3 było takim posunięciem no, z dosyć oczywistym zamysłem. Jak można by się obronić? Super ruchem według mnie jest F5. Wykorzystując to, że bicie w przelocie jest niemożliwe, ten skoczek musi uciekać. No i teraz już możemy robić co chcemy, nie? Tych gróźb na królewskim po prostu nie ma. Natomiast wieża C4, dosyć dziwny atak na tego pionka, koncepcja w ogóle kulawa, no ale szkoda, żeby po drodze tego piona za dwa nie zgarnąć, skoro już chcemy zgarniać materiał, tak? No i teraz patrzcie, co dalej. Biały wjechał na F6, bicie, odbicie. No i myślę, że każdy już myśli o tym samym. Czyli wjazd hetmanem na G7, no i będzie po prostu mat. I tutaj, co zabawne, no nie ma mądrej defensywy, bo jeżeli dojdziemy do takiego wniosku, że zabezpieczam sobie na H6, więc tutaj mata nie będzie, a po szachu pójdę sobie tutaj, no i w sumie biały tam musi uważać, żeby na pierwszej linii nie dostać mata. W sumie logiczne. Natomiast no, prawda jest taka, że są tutaj problemy. Chociażby można zrobić coś takiego. I atak na F7. A w ogóle najlepsze to byłoby coś takiego. No i tutaj faktycznie problemem jest to, że ta wieża nie ma jak się cofnąć do defensywy, nie może przeskoczyć swoich pionów. Więc nawet tego typu podejście nie rozwiązuje problemów. Więc Duda stwierdził, że zagra wieża E6, żeby po hetman H6 z planem mat mieć bicie na F6. No ale przeciwnik taki głupi nie jest, chociaż nie zagrał precyzyjnie. Zagrał wieża E5, co no nie jest najlepsze, ale biorąc pod uwagę presję czasu, jest dosyć logiczne, żeby zdwoić się po linii E. No i faktycznie, jak te wieże tutaj wkroczą do akcji, no to czarny ma naprawdę grube problemy. I w tym momencie jeszcze czarny jest w stanie przeżyć, wkraczając tutaj z powrotem do obrony. Ale Duda zagrał hetman D6. Chyba chodziło o to, żeby w razie potrzeby móc się hetmanem wycofać na F8. No ale to nie zdaje egzaminu. Wieża wkroczyła do akcji. Bicie, bicie. Grozi oczywiście wjazd tutaj, więc Duda się cofnął do defensywy. No i teraz pan Santo Blue znalazł naprawdę piękne rozwiązanie. Hetman E3 grozi oczywiście wjazd na E8. No i kurczę, brakuje tego wieża B8, nie? Wszystko byłoby dobrze, gdyby ta wieża mogła się wycofać do defensywy. No ale tak się nie da. Więc w partii król H7, żeby no, nie stracić tego hetmana, niemniej wchodzi wieża E8. No i teraz po hetman H6 wchodzi oczywiście szachulec i matulec na G7. W partii poszło hetman D6, ale teraz wchodzi dokładnie to samo. No i tutaj Duda przewali.
Więc tak jak widzicie, zawodnik z Turcji oddał 90 sekund forów na starcie tej partii. No prawdopodobnie nie ogarnął sobie, że partia się zaczęła. No i z tego powodu się spóźnił, ale później no ładnie naparzał, trzeba przyznać. Duda oczywiście przejął inicjatywę, tylko mam takie wrażenie, że w tej środkowej fazie partii naprawdę mocno zwolnił w sytuacji, gdzie nie było jakichś turbo super skomplikowanych rzeczy do podliczenia, więc mam wrażenie, że tutaj Janek się troszeczkę rozluźnił. Sam padłem też ofiarą tego typu przypadku. Zazwyczaj jak przeciwnik się o tako spóźni na Titan Tuesday'u, to sobie myślisz, ale SGR-ka teraz to już o tako wygrywam. No ale cóż, partia sama się nie wygra, więc dalej trzeba na takiego przeciwnika uważać.